Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, za moimi plecami jest znane wszystkim suwalczanom rondo u zbiegu ulic Pułaskiego, Armii Krajowej i Pileckiego. Rondo to mamy już w tej postaci od września zeszłego roku. No oczywiście celem przebudowy była poprawa bezpieczeństwa w tym właśnie miejscu, zmniejszenie ilości kolizji, zdarzeń drogowych. Czy to było? O tym właśnie, czym to nastąpiło, o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem na wstępie, od września mamy to skrzyżowanie w tej postaci właśnie typowego ronda, choć modyfikacja przeprowadzona przez Zarząd Dróg i Zieleni zakończyła się może nie na fizycznej jakiejś przebudowie kształtu tego skrzyżowania, co na wyraźnym oznakowaniu pasów do konkretnej jazdy w konkretnym kierunku, oznakowania oczywiście odpowiedniego dla osób dojeżdżających do tego skrzyżowania z każdej możliwej strony. Otóż wypadki i zdarzenia drogowe wciąż w tym miejscu występują. Oczywiście poprawa lekka nastąpiła, jest zmniejszenie tych kolizji, ale wciąż one istnieją. Czy jakieś inne rozwiązanie mogłoby przynieść lepszy skutek? O to zapytaliśmy dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni, pana Tomasza Dreyera. Przypominam, że na skrzyżowaniu, które w tej chwili jest rondem, miała być budowana sygnalizacja świetlna i oczywiście taką budowę rozważał pan prezydent wraz z Radą Miejską. No ale to jest bardzo kosztowne wykonanie. Sama budowa sygnalizacji świetlnej bez przebudowy całkowitej tego skrzyżowania opiewała na ponad 1 000 000 zł. Jeżeli byśmy realizowali tą dokumentację, czyli z przebudową całego układu drogowego, to ta przebudowa tego ronda kosztowałaby ponad 2,5 miliona, więc naprawdę bardzo kosztowne rozwiązanie. Szanowni Państwo, w związku z tymi argumentami, czy wciąż zasadne jest rozważanie możliwości przebudowy tego skrzyżowania w inny sposób? Tak naprawdę to skrzyżowanie nie różni się za bardzo od tych skrzyżowań rond, które istnieją już w naszym mieście. Jest po prostu większe. Wszystkie wypadki, kolizje, które się tutaj zdarzają, i tak z winy zawsze są kierowców. Nieuwagi, najechania, nieustąpienia pierwszeństwa. Skrzyżowanie to jest oznakowane według wszelkich prawideł i tak naprawdę tutaj winę zawsze ponosi kierowca. A to jeżdżą kierowcy na pamięć. Wiadomo, przez tyle lat to skrzyżowanie miało inną formę. W innym miejscu ustępowaliśmy pierwszeństwa. Teraz ma taką, ale wciąż powtarzam, winę można przypisać tylko tak naprawdę kierowcy. Szanowni Państwo, i tak naprawdę ponawiamy pytanie, czy zasadne jest rozważanie w ogóle przebudowy tego skrzyżowania? Myślę, że spadek ilości kolizji na tym rondzie, bo zaznaczę, że jest około 20% tego, co przed zmianą, no myślę, że wskazuje na to, że to było zasadna zmiana na rondo. No nie ma takiego rozwiązania, bo tu krytyków nie brakuje, nie ma takiego rozwiązania, jakiegokolwiek skrzyżowania, żeby było w 100% bezpieczne i żeby zlikwidować jakiekolwiek kolizje czy wypadki. No większość niestety, ale tych wszystkich zdarzeń na drodze, no to winny jest kierowca, bo nie zauważył, bo się zamyślił, bo różne rzeczy niestety na drodze się dzieją. Także te bardzo, że jakby tak powiem, tragiczne w skutkach, bo no, różne przypadłości, choroby też niestety atakują kierowców, chociażby zawał serca czy takie rzeczy, no to też mają niestety tacy kierowcy takie sytuacje i wtedy nie jesteśmy w stanie żadnym rozwiązaniem drogowym zapobiec tym skutkom.
Także proszę Państwa, wypadki zdarzają się i na prostych drogach banalnych, także to rondo naprawdę nie różni się niczym od innych rond, innych skrzyżowań, bo i nawet gdyby była sygnalizacja świetlna, gdzie oczywiście na wielu skrzyżowaniach jest, kolizje, wypadki również się zdarzają. Także tutaj wszystko od nas, Szanowni Państwo, zależy. Poruszajmy się na tym skrzyżowaniu tak, jak pasy nas prowadzą. Nie zmieniajmy decyzji swojej na samym skrzyżowaniu. Jeżeli chcieliśmy skręcić w lewo, skręćmy w lewo, a nie zmieniamy decyzję, że jedziemy jednak prosto. Oczywiście zasada ograniczonego zaufania obowiązuje podczas każdej jazdy, prawda? Ale też częścią przyczyn kolizji na tym skrzyżowaniu jest to, że osoby, które mają pierwszeństwo, właśnie mają dość mocno ograniczone zaufanie dla osób, które tak powinny im ustąpić pierwszeństwa. Przyhamowania, zawahania, niepłynna jazda właśnie na tym skrzyżowaniu, to też jest częścią przyczyn właśnie kolizji drobniejszych czy też poważniejszych. Też na koniec, Szanowni Państwo, wspomnę, że spodziewajmy się utrudnień w okolicy tego ronda, gdyż zaczyna się przebudowa skrzyżowania ulicy Pułaskiego z ulicą Kowalskiego. Będzie drastyczna zmiana, ale myślę, że przydatna i każdy z czasem pochwali tą decyzję. Tak w skrócie tylko powiem, że z ulicy Kowalskiego będzie można wyjechać oczywiście w prawo w ulicę Pułaskiego, ale również i w lewo w stronę granicy z Litwą. Także będą nas zmiany czekać, no ale żeby zmiany były, musimy troszkę przecierpieć. Jakieś utrudnienia na pewno będą. Także dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Życzę szerokiej drogi i bezpiecznego pokonywania tego skrzyżowania. Dziękuję. Do zobaczenia.